wrócić, tak? Venta, Staba i Cichy Układ, spoko zestaw. Choć nie wiem, czy na tej mapie się sprawdzi w walce o górkę. Bardziej na wodę. Cichy Układ jest lepszy, jak jedziemy na wodę kampić w krzakach. Bohater chyba chce przymierzyć na wjazd. Dzień dobry. I już praktycznie dobranoc. Dla tego projektu to dobry początek. Jadą kolejni agenci, dokładnie Boogie i Super Pershing. Dasz mu pechę? I jeszcze jedną? Pięknie. No początek na razie bajkowy. Zamiatasz, wymiatasz. Hejka gościu, który litra na solo wali. Ja mogę 2 litry nawet obalić sam. Na solo. Ja jestem doświadczony czołgista. 14 lat w wojsku czegoś uczy, tak? Oj, Buki ma pograne. Chyba mleka? Ten Super Pershing tutaj niekoniecznie jest sam, obok niego może być jeszcze Type 5-9 i T3-400. Nie wiem, czy zaryzykujesz. Po prawej mogą być, no, po prawej. Ładnie poczekałeś, wyczekałeś tego Stackhounda. I dwie pechy wyjaśnione. Jesteś bardzo spokojny, cierpliwy. Oho. Zaczęło się robić bardzo nieciekawie na środku, bardzo dobre decyzje o wycofaniu się. Znów trzeba cię pochwalić. Masz to wyczucie, wiesz kiedy się przemieścić w bitwie. I bardzo ładne dobicie Cromwella. Wychwyciłeś go tam na wodzie. Nie wiem, czy nie byłoby dobrym pomysłem pojechać do miasta i zdjąć TS5. Ale to byś musiał to zrobić jakoś chyba bardzo przy linii, bo tutaj teraz to by cię pokarali. Więc albo woda na plecy... Albo może tamtędy, ale chyba wolałbym chyba wodą pojechać tędy na plecy. O, sprepresinga. Mamy bokiem. O, trochę szkoda, że we wrak jedna. Bohater chyba będzie chciał zdjąć arty. I to jest dobra decyzja. Obie arty są teoretycznie na hita. Więc jeden magazynek wystarczy, aby zdjąć 2 sztuki. Długo trzymał pocisk. Ta arta ma 350 życia, Buras gwali po 360.
Choć ja dzisiaj dostałem w turnieju za 400, więc... Różnie z tym bywa. Uciekł to Artą. Powtóreczka Marlon od ciebie, spoko, dzięki. Marlon 306. Uciekła ta Arta. Powtórka do zobaczenia, kratka Glacier, myślnik Marlon 306, myślnik T92, podkreślenie HMC 20 zł. O Boże Święty! Na baboku powtórka? Norbert z Czarnolasu, dziękuję bardzo za subskrypcję, siemano. To żeś nam wysłał. Nie no, żartuję, nie narzekam, dziękuję. W sensie, nie dziękuję. Mam nadzieję, że gruby wynik. Macie w plutonie 9 fragów. Może być 12, jeśli dacie radę. Masz dużo życia, wydaje mi się, że powinieneś wygrać sam. A co dopiero z plutonowym? Chyba, że zaraz zginie. Tutaj jest T3-400, więc to będzie pestka. Dał jedną pechę. Ty mu dajesz dwie pechy. Chowasz się. Zaraz powinien tu dojechać twój plutonowy. Twój plutonowy jednak tu nie jedzie. Nie wiem, czy to, co teraz robisz, jest mądre. To znaczy... No wydawało mi się, że będziesz chciał, nie wiem, albo pojechać tu, albo jakoś tutaj stanąć. A ty wyjechałeś pod T3-4 i jednocześnie nie może twój plutonowy ci pomóc. To chyba było trochę niepotrzebne. Chciałeś się schować przed TS-5, tylko mi chodzi o to, że tu jest opcja się schować. Nie trzeba jechać w lewo i dawać temu gościowi szansy. Co nie? Może ci dać kolejną pechę. Nie trafił. Okej. Okay. TS-5 jedzie wodą. Mógłbyś teraz pojechać mu na plecy i tutaj go stąd ostrzelę. Obrócił się. No teraz twój plutonowy powinien go z wody zaatakować. Trochę szkoda, że twój plutonowy jedzie na górkę, bez sensu. On powinien zostać na wodzie. Wy macie komunikację głosową, czy nie? Bo no słabo się to gadujecie, bez obrazy, ale no w ogóle bez sensu. No po co w dwójkę w tym samym miejscu? Można go objechać i koniec. No bez sensu, na wodę trzeba było jechać. Z wody jeden by go w tył ostrzelał i pograny miałby. Chyba, że o czymś nie wiem, ale... Bez komunikacji, to by wiele tłumaczyło. Bo mówię, no... Było idealnie, ty na środku, on na wodzie... I by było pograne. Co założyć na Carnarvona? A masz eksperymentalne? No to mi się nie podoba, tutaj dałeś mu szansę. Jakby to był Haek, to by cię zabił. Trochę szkoda tak frontalnie. Co nie? To eksperymentalne, dosyłacz i stabilizator. Może ci dać drugą pechę. Na szczęście nie trafił. Mierzy tu. Twój plutonowy wyjechał mu na bok. Ładnie. Bardzo ryzykujesz tą końcówkę. Bardzo, bardzo. Mógłbyś kapować bazę, wiesz o tym? I on będzie musiał wyjechać stamtąd, bo teraz... Atakujecie go w kiepskim punkcie trochę. Dasz mu pecha. Zabijesz go? Pięknie. Arta kapuje wam bazę. Zamiast pomóc, TS-5 woli kapować.
Od frontu ci do pechę! Kolega napisał, tarana mu dam, ale coś ci nie wyszło z tym taranem. Tarana mu dam. No cóż, tylko w teorii. Wysłałem ci powtórkę z testowego spalona pianka, a która to jest? Bardzo ładna bitwa, trochę mam wątpliwości do końcówki. Wydaje mi się, że końcówka mogła być rozegrana mniej ryzykownie. Francuski karton wysłał 10 zł Benisz, ależ bomba, czy można zagrać AMX 1375? Zagram nim, dobrze, w wolnej chwili oczywiście zagramy. 6 tysięcy, prawie 6 fragów. Razem panowie zrobili 12. To się nazywa mocny pluton. Na czysto 100 tysięcy. Bardzo fajnie. No faktycznie, tutaj w dwójkę żeście zdominowali. Jeszcze jedna osoba zrobiła ponad tysiaka, a reszta mniej niż 1000. Ale tak was rzuciło, że mogliście pokazać klasę, rzuciło was na szóstki, co nie?